Cześć, witajcie. Paweł Lemański, portal muzyki.com wam się kłania. Dzisiaj nietypowy test, dlatego że jest to po pierwsze coś, co nie ma klawiszy, chociaż ma taką delikatną klawiaturkę malutką. Natomiast to urządzenie jest już 9 lat na rynku. Były jakieś tam zawieruchy spowodowane wyświetlaczem, ale znalazł się nowy dostawca i wszystko jest tak, jak być powinno. Słuchajcie, to urządzenie, pomimo że ma 9 lat, jest skonstruowane w taki sposób, że można powiedzieć, że ryje banie, ale to dlatego, że tu wszystko jest inaczej. Jeśli pomyślisz, że ktoś 9 lat temu wpadł na pomysł, żeby na przykład użyć żyroskopu jako modulacji chociażby, albo zwróćcie uwagę na przykład na randomizację arpeggiatora. Dziewięć lat temu ktoś wpadł na pomysł, że jeśli wciśniesz cztery te przyciski, to będziesz mógł zagrać w grę. Latasz sobie helikopterkiem i ten helikopter ma za zadanie zbierać luziki. Nie udało mi się żadnych punktów zdobyć. Zresztą zobaczcie, jak mi szło. Mamy aż 11 różnych torów syntezy i po raz pierwszy ktoś okiełznał FM-a w taki sposób, na przykład, że kręcisz i po prostu bawisz się brzmieniem. W tym instrumencie skryte jest radio. Z tego radia możesz samplować. Możesz robić po prostu różne świetne brzmienia i nie potrzebujesz nic więcej, żadnych próbek. Samplujesz radio, no i zobacz, jakie efekty możesz zrobić. Z RMF FM. Oprócz radia możecie również samplować z wbudowanego mikrofonu, natomiast fajną sprawą jest to, że wszystko jest pokazane w tak graficzny, fajny sposób. Na przykład delay to jest krowa i jej wnętrzności, kręcisz feedbackiem i innymi parametrami. Punch to jest boxer, no cudawianki.
randomizacja arpeggiatora jest pokazana przecudownie. Różne sekwencery krokowe, po prostu to jest bajka. Zobaczcie. Jaka jest filozofia pracy w tym urządzeniu? Mam 8 kanałów, nazwę to syntezatorowych, i 8 kanałów perkusyjnych. Możemy sobie łatwo to wszystko przeglądać, możemy łatwo to edytować. Natomiast nie mamy tutaj stricte takiego sekwencera krokowego, żebyśmy mogli nagrywać własne sekwencje. Jakby to jest w arpeggiatorze. Natomiast jest tutaj rejestrator analogowy, taki taśmowy, 4 ścieżki. Więc my sobie nadpisujemy te wave'y, nadpisujemy. Mamy 4 ścieżki, ale możemy na te 4 ścieżki nagrać kolejne. Tak więc to jest zupełnie inna filozofia pracy. Ludzie na całym świecie pokochali to urządzenie. Każdy rodzaj syntezy jest tutaj pokazany w wybitny wręcz sposób i ja bym sobie życzył, aby tak było w każdym syntezatorze. Kręcisz po prostu tymi 4 potencjometrami. Naprawdę prościej się nie da. A na zakończenie długi ogon filmu, czyli różne brzmienia z tego maleństwa. Wszystkiego dobrego, na razie, pozdrawiam, cześć.
Thank you.